Cześć. Cześć. Z tej strony Marcin. Witam w moim warsztacie. Dzisiaj pokażę, jak ostrzę elektrody do TIGA. To jest elektroda wolframowa. W tym przypadku jest to elektroda złota, czyli około 1,5% lantany. Do szlifowania używam zwykłej szlifierki stołowej z kamieniem o gradacji w zasadzie bukra czy wiedzieć, ale tej drobniejszej oczywiście. Generalnie spawam stal, więc elektroda powinna być zaostrzona w bardzo ostry czubek o kącie bodajże 30 stopni. Nie wiem, nie będę tego mierzył, zrobię to oczywiście na tak zwane oko. Robiłem to już nieraz, generalnie działa, nie trzeba co do pół stopnia tego kąta odmierzać. Bardzo ważna rzecz, która, że tak powiem, przewija się w różnych tutorialach i opisach, to bezpieczeństwo podczas ostrzenia elektrod. Elektrody generalnie są domieszkowane metalami ciężkimi, to trzeba pamiętać. Jest to lantan, cer i uwaga, tor. Tor jest radioaktywny, więc wszelkiego typu zabezpieczenia. Rękawiczki, maseczka i okulary ochronne. I generalnie staramy się jak najbardziej unikać wdychania jakichkolwiek opyłków i tym podobnych rzeczy, jeżeli ostrzymy elektrody z torem. Generalnie no, lantan nie jest jakiś szczególnie trujący, ale jednak to jest metal ciężki, więc wypadałoby takową maseczkę nałożyć i takową właśnie nałożę. Taka oto zwykła maseczka, jak widać troszeczkę już używana. Generalnie zakładamy i przystępujemy do ostrzenia. Ostrzenie zakończone. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. Niestety nie zobaczymy. Jest, uzyskałem ostry koniec. Poczekamy aż. Ok, szlifierka wreszcie zwolniła. Niestety kamera nie łapie ostrości na, tak powiem, czubek. Udało mi się uzyskać, że tak powiem, założony kąt i założoną ostrość czubka. Pamiętajcie, że jak ostrzycie, pamiętajcie, że jak ostrzycie, róbcie to w ten sposób, gdyż żłobienia od kamienia muszą iść wzdłuż elektrody, nigdy w poprzek, gdyż wtedy łuk nie będzie się chciał zachowywać poprawnie. Generalnie zaostrzę sobie też od razu drugi koniec, żeby w przypadku w cudzysłowie umoczenia elektrody w jeziorku spawalniczym mógł ją szybko zamienić bez potrzeby ponownego ostrzenia. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ostrzenie elektrod. Tutaj zaostrzymy elektrodę 1,6 mm do uchwytu numer 9, czyli takiego już mniejszego do precyzyjniejszego spawania. Wcześniej ostrzyłem elektrody 3,2, czyli dość już potężne elektrody i generalnie robiłem to dokładnie w tę samą zasadę. Mniej więcej taki kąt obracam w palcach podczas ostrzenia i wszystko wychodzi całkiem fajnie. Możecie poeksperymentować z kątami, z różnym sposobem zaostrzania elektrod, wtedy ten łuk ma różną charakterystykę. Ja na razie eksperymentuję z ostrym końcem, gdyż, że tak powiem, w TIG-u dopiero stawiam pierwsze kroki. To tyle na dziś. Dziękuję.